Dobrze, bo ty, zobaczmy fragment serialu, który był hitem i teraz będzie nowy sezon. Tak? Wiesz o tym? Naprawdę? To dobrze, to ja się cieszę. To nikt do ciebie nie dzwonił? Zobacz, czekaj, bo może cholera, kto poruszyłeś. Inny gra. Jezu, może kogo innego wzięli. No właśnie, to nigdy nie wiadomo. Może kogo zbrzyduli. No, więc będzie nowy sezon. Naprawdę nie wiedziałeś? Nie no, coś tam wiem. Ci oficjalnie mówię, zobaczmy fragment serialu. Nieobecni. Tak, sprawdzam, czy jesteś, bo czy jestem obecny, na razie nie jest najlepiej z tobą. Zobaczmy fragment serialu Nieobecni, przejdziemy do postaci, bo chyba dla Piotra i dla tej dziewczyny fajnej. Jak ona ma na imię? Justyna? Justyna. Justyna. Jako, tak. Jak, nie jako postać, tylko jako aktorka. Jako, Justyna. Jako człowiek. Fajna. Tak, ona ma fajne usta, nie? Fajna jest w ogóle cała. Ale fajnie, całowałeś się z nią? Nie. Nie? A nie mogę zdradzać, ja! Ale przecież miałeś takie... Całowałeś czy nie? Nie mogę zdradzać. Znaczy ja już widziałem ten odcinek, gdzie się całowałeś. No to dziwne, że nie pamiętasz. Co się z tobą dzieje? Czegoś ty się nabrał? Chłop, ty taki widziałeś? Jesteś cały... No widziałem. Ale... Niemożliwe. Czy ty jesteś który, ze mną tutaj który, w tym programie jestem, cały czas? Jestem. Który to odcinek? Poczekaj, to ty nie wiesz, co ty grasz? Nie, może być też tak, że jakaś sytuacja była na tyle intensywna, że w twojej głowie pojawił się obraz tego, że robiliśmy coś więcej niż było na ekranie. Szanujmy czas ludzi. Zobaczmy. Fragment serialu. Dlatego, że coś mi tam, muszę się męczyć z kretynem. Mam ponadprzeciętne IQ. Nie jestem kretynem. Mam zespół Aspergera i nie fascynujemy się pociągami. Znaczy, ja akurat miałem taki epizod, ale nie trwał on długo. Nigdy nie zrozumiesz, co ja czuję, okej? Okay? Dlatego nie dziw się, że mnie odbija. Ja nie rozumiem kobiet. Kiedyś powiedziałaś, że tańczysz to, co czujesz. Ja nie znam osoby, która czułaby więcej niż ty. Chciałbym to zobaczyć. To mówię ja, który jestem od czapy, tak to się mówi. Ja mogę poprosić pana do tańca. Jesteś taka symetryczna. Sympatyczna się mówi. Pojadę swoim autem, będę w nim spał. Filip! Przekierowałaś mnie do innego śledztwa, a potem chłopca było w jej z rzeki. Albo pójdę za tropem do końca, albo nigdy ich nie znajdziemy. Koniec! Ja chyba wiem, dlaczego nie wzięli cię do tej roli. Znaczy, dzisiejsze nasze spotkanie daje mi pewien rodzaj podpowiedzi. Wiesz dlaczego? Nie. Bo ty jesteś dobry w tym. A, dzięki. Ale nie masz takiego wrażenia, że oni ci trochę po warunkach? Że ty jesteś wycofany. Oryginał, ekscentryczny trochę. Wyjmij rękę, bo się do ziemi dowiercisz zaraz. Bo to jest takie Aspergerowe. To kusi. No to jest takie Aspergerowe. Kusi cię to? A jak widzisz dziurę, to musisz od razu pchać się tam, w sensie palcami, palcyma? Nie, ale to jest akurat ciekawe. Speleologia. Speleologia jest ciekawa. Speleologia jest ciekawa. Poznałem kilku ludzi, speleologów. Którzy się... Tak, speleologów. Bo ty będziesz grał w filmie Broad Peak? Tak. I tam to jest o wspinaczu, o tym żyjącym polskim himalaiście. Tak, tak. Rzadkość. I, tak, tak. I będziesz tam grał. Tak. No to znaczy już grałem. Czyli już grał. I ten film będzie kiedyś w kinach, jak będą kina. Tak. O, to właśnie tak. Ty.